podsumowano etap projektu PL13 Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie, który realizuje starostwo powiatowe w Kutnie. Jak podkreślał starosta kutnowski Krzysztof Debich, dzięki trwającym w gminach powiatu badaniach EKG już udaje się wykrywać u mieszkańców poważne zagrożenia zdrowia. Myślę, że to jest świetny przykład programu zdrowotnego, który się skupia tak naprawdę na profilaktyce, a nie na działaniach po, czyli mamy nadzieję, że po przebadaniu ponad 20 tysięcy osób w tym projekcie te efekty będą duże, że w gminach będą osoby, które będą się koncentrować na zdrowej żywności, że przyniosą efekty punkty te siłownie, które chcemy zrobić, tam wypożyczalnia rowerów, że da to dużą promocję ochrony zdrowia w naszym powiecie. Darmowe badania EKG pozwalają przebadać mieszkańców i natychmiast zareagować, gdy kardiolodzy dostrzegą niepokojące symptomy. Troszeczkę może w niektórych przypadkach uratowaliśmy życie, ponieważ informacje, jakie dostaliśmy od kardiologów opisujących badania EKG, stwierdzały jasno, że są to osoby z bardzo dużą patologią pracy układu krążenia i wymagają natychmiastowej hospitalizacji. Była i część artystyczna. Piosenka jest dobra na wszystko, a dziewczyny ze zmienionym tekstem postanowiły odśpiewać piosenkę, że starostwo jest dobre na wszystko. Z powiatem pobiegniesz po zdrowie, przez gminy i lasy ze zdrowiem, po polach i łąkach ojcowie, panowie i panie zaś w las, siatkówkę i nożną zagracie, z drużyną powiatu przegracie, na skarbnik i rzecznik w tym fakcie, najlepszy to duet. Projekt PL13 to nie tylko wspomniane wcześniej badania, ale i pikniki zdrowotne, warsztaty dla edukatorów i uczniów szkół, spotkania z dietetykiem, a już wkrótce wcielone w życie zostaną plany budowy siłowni, stworzenia wypożyczalni rowerów czy lekcji tańca towarzyskiego, a wszystko to w gminach powiatu kutnowskiego. Powstał również spot podsumowujący dotychczasową realizację projektu. Udało się także wiele zaoszczędzić, a zaoszczędzone pieniądze zostaną przeznaczone na badania dla osób w każdym wieku, a nie jak wymuszał projekt w wieku od 40 do 70 roku życia. Najbliższe badania 15 lutego w gminie Żychlin. Ciekawym pomysłem są również tak zwane pudełka życia, które pozwolą skrócić czas wywiadu medycznego, bo znajdą się w nich niezbędne informacje o naszym stanie zdrowia. Na koniec goście wysłuchali wykładów poświęconych problemom kardiologicznym i profilaktyce chorób układu krążenia. Ważne jest, by wyeliminować z naszego życia czynniki, które mają negatywny wpływ na nasze zdrowie. Wpływ na te czynniki, które są zależne od nas, więc prawidłowe leczenie nadciśnienia tętniczego, walka z cholesterolem, walka z cukrzycą, palenie papierosów, to co już było wspominane i podkreślam jeszcze raz, nadwaga i otyłość, mała aktywność fizyczna. Projekt PL13 to ogromna szansa dla mieszkańców. Powiat kutnowski okazuje się być tu niekwestionowanym liderem. Wiem, że wiele jednostek samorządu spoza naszego powiatu nam zazdrości tego projektu, bo on się rozwinął. Realizowany jest w mojej ocenie bardzo dobrze przez cały zespół zatrudniony w Wydziale Zarządu i Rozwoju. Wszelkich informacji o projekcie udziela Starostwo Powiatowe w Kutnie.